Witajcie wszyscy, z tej strony Razgul, a to jest kolejny odcinek gry Plants vs. Zombies. Także przejdźmy do samej gry. Znów witam cię, nasza łapka. I co my tu dzisiaj mamy? Pachołeczki, jakiś zombie co kuje, zombie z kaczuszką. Powinniśmy dać sobie radę. Tak więc strategia na dziś. Kwiatuszek. Lilia, Tripiter, Snoopy. Weźmy sobie jeszcze orzeszka, zwykłego tego. I co by tu jeszcze można wziąć? Weźmy sobie Jabola i Tripitera. Czy to będzie dobry pomysł? W sumie jak tutaj jest ten... Nie, weźmy sobie gruszkę. O, i możemy zaczynać. Ready, set, plant! I teraz szybko rozbudowujemy naszą fabrykę prądu słonecznego. O tak! To są takie panele słoneczne, takie uśmiechnięte, gibają się i w ogóle. Jak widać, mamy poziom 3-3. Także już trochę przeszedłem z wami tutaj na tym YouTubie. Dobra, tu będzie potrójne, to tu stawiamy obronę. Brains. O tak. Jak dawno tego nie słyszałem. Około 2 tygodni. Tak, bo ostatnio 2 tygodnie temu nagrywałem naszą gierkę. Tylko, że miałem zapas nagrany, tak jak już mówiłem. Nie miałem czasu na nagrywanie. Teraz też spróbuję wcisnąć taki zapas naszej gry. Dobra, stawiamy tutaj potrójną serię słoneczek, bo na wodzie nie będziemy ich stawiać. Bo po co? Na wodzie sobie postawimy tylko super mega pro elo obronę. O tak. Czyli to, co lubimy najbardziej. Zdąży go zabić, zanim ten dojdzie? Nie chciałbym, żeby mi mojego groszka zjadł. Dobra, 6 słoneczek z tej strony i jeszcze 6 z tej. Ojeju. Kaj, ty tu lecisz. W sumie nie... O Jezu, co ja postawiłem? Dobra, trudno, załatwię cię w ten sposób. To się wykopie. Jesteśmy trochę stratni, ale tylko trochę. Mogło być gorzej. Dobra, na razie tylko 2 zombiaki. Dajemy radę. Niedługo będzie większa fala. Czy poradzimy sobie? To jest dobre pytanie. Nie no, myślę, że powinniśmy. I znowu ten w hełmie. Serio. O, tu wykupiemy. Elegancko. Tak powinno być już na samym początku, tylko się trochę pomyliłem. No, więcej słoneczek poproszę. Tutaj trzeba postawić jak zwykle nasze Snoopy, żeby po prostu spowolnić przeciwnika. Ale najpierw trzeba postawić obronę tutaj, dlatego że widzicie już wyprowadzają na mnie desant wodny. Ale i z tym sobie poradzimy. Widzicie, jedno wystarczyło postawić i od razu 2 pola są bronione. Także jest dobrze, powinniśmy sobie poradzić. Tutaj ten pan w hełmie też nie da rady się przebić. No, jeszcze tu u góry trzeba postawić Snoopy, dlatego że ten orzeszek zaraz zbyt długo nie wytrzyma. Ładnie, symetrycznie. Chociaż nie, to nie jest aż tak symetrycznie, bo tutaj jeszcze brakuje naszego Tripitera. No ale zaraz go postawimy. 300 punktów. I mamy kolejnego tri. To dobrze działa, bo i to pole, i te tutaj dookoła są bronione. Dzięki temu powinniśmy sobie dać radę. Nawet z największą ofensywą. O tak. Widzicie? Jak ładnie pluje. Lilię sobie postawimy i tu będzie kolejna seria tych groszków. Będziemy niezniszczalni. Tu jeszcze trzeba będzie przyblokować ich trochę, co by za bardzo się nie panoszyli na moich ziemiach.
Tu trzeba postawić lilię, bo ten gnojek się schował pod wodą. No, come on. Nie chcę tego. Ale słoneczek się nazbierało. Zdąży go zabić, czy niezbyt? No, kill him. No, elegancko. Trzeba stawiać orzeszka na lilii. O, tak, to jest tragedia. Ustawmy go sobie tutaj. I kolejnego triftera. Dobra, obrona daje radę. Ja nie nadążam klikać kwiatków, się odzwyczaiłem od tej gry trochę. I teraz muszę się do niej przyzwyczaić na nowo. Brak zręczności w tym momencie u mnie, totalny brak zręczności. Dobra, obrona daje radę. Więcej groszków poprosimy. I orzeszka. I teraz nic tutaj nam nie wejdzie. Powinno dać radę. Tu można by jeszcze Trickitera posadzić. Bo jak wali 3, to niech bije 3. Będzie elegancko. No. Ładnie. I nie używam tam tych lepszych Trickiterów. Znaczy nawet ich nie mam w talii, ale nawet jakbym miał, to jak tak patrzę teraz, to nie używałbym ich, bo po co? Jak mam te trójeczki. Te trójeczki to niszczą wszystko, zresztą sami zobaczcie. To jest moc opór. O. I zaraz sobie uzbieram na kolejnego. Ostatnia fala. Oh yeah. Zombie z krzakiem na łbie. To jest to, co lubię. Można by wiśniówki użyć, nie? Dlatego... Wsadźmy tutaj. Chociaż miałem jakąś lepszą bombę, ile dobrze pamiętam. To chyba grzyb był, co walił całą planszę. Tyle, że... Nie ma go w planszy dziennej. Dobra, co my tutaj mamy? Łapie zombie, które są pod wodą. Dobrze rozumiem? Zobaczymy. Dodamy sobie do talii i zaraz przetestujemy nową kartę. Dobra, czego my tu potrzebujemy? Słoneczek, lili, bo jest woda. Dodamy sobie tego, co dostaliśmy. Tripitera, pan z garnkiem, to się przyda. Snoopy. Orzeszek, bo jest ten skoczek. Zwykły piszuter. No i jabola. Chociaż może nie jabola, tylko gruszka. Squasha, będzie squashował zombiaki. Nie, zostajemy przy tym. Taka strategia, powinniśmy sobie poradzić. Szybko składamy armię słoneczkową, armię słoneczników, niszczycielską armię słoneczników. O, to brzmi dużo lepiej. Tak jak pstrokaty nekromanta śmierci. Ale nazwę wymyśliłem. Dobra. Jeszcze jedno słoneczko poproszę i stawiamy tu piszotera. To jest piszoter? Tak. Groszkowa armata. To jest to, co lubię. No, come on. Umrzyj. Główka już mu odpadła, jesteśmy w miarę bezpieczni. I kolejny piszuter. Pieniążków też nie mamy za dużo. Ale myślę, że niedługo się je dozbiera. Ojeju, kolejny atakuje, serio. A ja nie mam słoneczek. Żeby go powstrzymać. Ciekawe, czy zdąży go zabić, zanim on dojdzie. Łapka mu odpadnie teraz? Teraz? O, łapka odpadła, zaraz główka odpadnie, no. Powinno dać radę. Dobra, stawiamy kolejne słonka. Ups. Nie, jest dobrze chyba. Tak, dał radę. Pan z hełmem, blokujemy pana z hełmem. Pachołkowym. To jest pewnie zombie z drogówki. Na pewno. Na TV4 go widziałem chyba. Dobra, kolejny flower. I kolejną armię słoneczek trzeba rozstawić. Tak. A
co się będziemy. Szybki rozwój to podstawa. O. Tu trzeba uzbierać na te tamte, wiecie. Trishotery, dlatego że nie mam tu w ogóle obrony, a zaraz będzie fala taka konkretniejsza. Nie możemy sobie nie poradzić. Tu stawiamy pitkę. Nie, snow pitkę. O, to jest snow pitka. Tak. Pan z gazetą już się zdenerwował, ale i tak zbyt szybki nie będzie, dlatego że pan Śnieżka go zwolnił odrobinę. Dobra, kolejną śnieżynkę jednak trzeba postawić, bo znowu drogówka nadciąga. Chcą nas zamknąć za jazdę po pijanemu. Ale chyba nie zdąży nas zamknąć. Jeszcze jednego snowpitka stawiamy. Dwa słoneczka i mamy full produkcję słoneczek. To jest pełna industrializacja energii. O tak. I kolejna snowpetka. Trzeba będzie poustawiać tutaj orzeszki. Tak, strategia niezmienna od samego początku u mnie. Już wszyscy ją znają na przestrzał. Ale wiecie, im więcej nowych kart, im więcej zombiaków, im więcej możliwości, to jednak nie będę mógł wszystkiego robić na jedno kopyto. No cóż. Jakoś sobie poradzimy. Skoczek. Zdąży doskoczyć, czy nie zdąży? Teoretycznie mógłbym postawić orzecha, żeby go przyblokować, ale po co? Powinno dać radę. No, daje radę. Aż miło. Dobra, nie mamy nurka nigdzie. Czyli jest dobrze. Tutaj sobie wstawiamy orzecha. Tak, tu będzie orzech. No ja wolę tutaj przyblokować tą część, bo według mnie ona jest najbardziej takim punktem strategicznym. O tak. Brains. Kolejnego sztera sobie postawmy. Co ja mogłem go niżej postawić. Ale raczej to bez różnicy. O. I tak zaraz będziemy mieli ziemniora. Ziemniora w kształcie orzecha. O tak. I patrzcie. Obrona jest? Jest. Jestem? Do pokonania? Nie. A teraz użyjemy tego. Widzicie, zjadło tego nurka. Dało radę, tak jak przewidywałem. Pan w hełmie biegnie. Ale czy dobiegnie? Czy da radę? Zobaczymy. No. Gin. Pan jest z wiadrem na głowie. Jak on ma wiadro, to moje pierwsze skojarzenie to jest wodogłowie. Nie wiem dlaczego, no ale... Może on ma wodogłowie? Faktycznie. No, szybko. Tu stawiamy grocha, tu stawiamy orzecha. I wyławiamy tego gnojka. Chociaż niepotrzebnie, bo w sumie moja armia by go zniszczyła. Nie dałby rady tak i tak. No ale jak już mam, to się zużyje karta. A, i kolejny groch. Widzicie, orzech tak trzyma go mocno, że nawet nie potrzebuje tej karty nowej. Bo po co? Ja już tutaj mam full obronę zrobioną, jakbyście nie zauważyli praktycznie, nie? Co mi się tu może stać? Nic. Chociaż w sumie nigdy nie mów nigdy, nie? A tu groszka, taka burżuazja. Jedno pole stratne, ale niech sobie będzie. Burżuazyjnie dosyć. No. Łożechu, ładuj się. Chcecie postawić przed moim groszkiem trójstrzelniczym. Ups. 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 Bum. Jednak go nie złapało. Ale to jest głupi pomysł jednak mieć te trishotery tutaj. To jest do dupy pomysł. On mnie tu przeskoczy, tak?
Niestety, mnie przeskoczy i mi przetrzewi tutaj moją armię. No dobra, trudno. Tracę najwyżej grocha. Jednego albo dwa. Zablokuję go i go potem wiślubką zniszczę może. Zobaczę jeszcze. Tu na razie trzeba się bronić. Uderzył w czuły punkt. Jak widać. Źle rozstawiona i od razu jest problem. No ale przynajmniej wiemy, że środek jest w 100% bezpieczny, nie? Przynajmniej... O, te pola. Tylko po bokach bym coś porozstawiał. Tu w sumie by się teraz przydał podwójny, ale podwójnego groszka nie mam. Mój błąd. Mój błąd, że nie mam podwójnego grocha. Dobra. Tu. Armia rozstawiona. Powinno dać radę teraz. I tu damy jeszcze do spowalniania. Chociaż nie wiem, po co jeden by w sumie wystarczył. Chyba. Dobra, zaraz będzie fala. Kolejna. I koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że tutaj ta obrona jednak wytrzyma, a nie, że będzie taki przypał jak niedawno. Czy przed chwilą, a nie niedawno. To był przypał, nie ukrywajmy. Rozstawiłem sobie wszystko ładnie, pięknie. Puf, wszystko leży. Bo mi zombie lekkoatleta wbiegł do domu. Dobra, użyjemy wiśni. I tutaj już powinien być koniec. To już nie powinno tutaj sprawić nam problemu. Pan z wodogłowiem będzie kończył odcinek. Tak. I dostaliśmy kluczyki. Oh yeah. Co te kluczyki nam dają? Teraz możemy jeździć do sklepu Dave'a. A co tam możemy kupić ciekawego? Biznes rozkręcasz, tak, kolego? Co to jest? Tego nie widziałem. To jest jakaś lepsza karta. Ale na razie będzie nas obchodzić to. Tylko, że nas na to nie stać, więc... No, sami wiecie. Dobra, da się stąd wyjść? Nie da się. Dobra, więc stąd wyjdziemy. Nie będziemy robić tego odcinka z małymi zombiakami. Zrobimy to w następnym. Można wyjść? Można. Dobra. Tak więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku.